Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Moi drodzy, z tego miejsca pragnę bardzo gorąco podziękować panu Markowi Wojtkowskiemu, prezydentowi mojego rodzinnego miasta Włocławka, który danych mieszkańców swoich nie udostępnił, dbając o ich bezpieczeństwo i stając oczywiście po ich stronie. Moi drodzy, natomiast odnosząc się do słów byłego, i chyba to jest najlepsze w tym wszystkim, byłego ministra edukacji i nauki. Panie ministrze, opowiem panu, jak wygląda finansowanie zadań oświatowych we Włocławku. W roku 2020 z budżetu miasta przeznaczyliśmy 89 milionów złotych na realizację zadań oświatowych, dlatego że tak jak i pewnie w większości samorządów, subwencja oświatowa nie starcza na pokrycie wszystkich wydatków. W 2021 roku było to już 101 milionów. W roku 2022 było 117 milionów, które kosztowały budżet miasta, które mogłyby być przeznaczone na realizację innych celów. Prawdopodobnie w tym roku koszty będą jeszcze wyższe. Jest pan jednym chyba z najbardziej znienawidzonych byłych ministrów, który nie słuchał nauczycieli, uczniów i rodziców. Tak jak bezwzględnie traktował pan szkołę, tak jak bezwzględnie nie pozwalał pan na realizację podstawowych rzeczy w szkole, uczenia, otwartości na różnice poglądów i na innych ludzi, tak jak bardzo pan był przeciwny temu wszystkiemu, bardzo trudno dziękuję. Znaleźć inną osobę. Ale to właśnie pan jest przecież przedstawicielem ugrupowania, które bardzo jako dziękuję. Jedyne i które jako jedynemu udało się podzielić polską rodzinę. Tego nie zrobił nikt nigdy wcześniej i pewnie nikt nigdy nawet nie będzie próbował tego zrobić. Panie pośle, ale wiecie, dlaczego kończyć. Uda nam się to wszystko naprawić? Panie bo my pośle. Słuchamy mieszkańców, a nie podsłuchujemy. Panie pośle.